tvpodkarpacie.pl. W meczu 34. kolejki polskiej hokej ligi zawodnicy Ciarko PBS Bank KH Sanok wygrali na własnym lodowisku z Komark Krakowią Kraków 5-2. Był to pierwszy mecz Sanoczan pod wodzą nowego szkoleniowca Mirosława Fryczera. To było maksimum dzisiaj personalnie, w jakim składzie jsme tu przyjechali, co jsme zagrali. Druga piątka, w podstatě można powiedzieć, że ten mecz się odegrywał na dwie piątki, bo druga nasza piątka otrzymała wszystkie 4 bramki. Także podziękowanie za walkę, za grę. Mogę skierować do dwóch piątek, którzy walczyli. Troszeczkę jsme to zdramatizovali za stavu 3-2, jsme střelili brankę, ale niestety nedługo to wytrzymało 4-2.
podstatě mecz rozstřignutý, vyťuknutý brankář dvě minuty před koncem, to je albo dla Sanoka 5-2 i po meczu. Pewno cieszy zwycięstwo 5-2. Konsekwentna gra w obronie od samego początku, gra szybkim krążkiem, podaniami, było mało z naszej strony takich indywidualnych akcji, co można było zaobserwować we wcześniejszych meczach, że były takie sytuacje, że próbowali grać zawodnicy indywidualnie. Dzisiaj to się zmieniło, grali bardzo dobrze krążkiem, szybko podaniami, wykorzystaliśmy sytuacje, które mieliśmy. Wykorzystaliśmy też okres gry w przewadze. No, gratulacje dla wszystkich zawodników, którzy wychodzili na lód, zostawili serce na lodzie. Ambitnie bardzo grali od samego początku do samego końca. TV Podkarpacie.pl